in my mind and I'm losing control, but you know that I love them. And I feel like I'm ready to give and I'm ready to love, and you know that you want them. And I gave you my word and I show you my word, but you don't understand that I love them. Every minute you shine is a minute you light and a minute you hide it. Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Nadchodzące spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czekamy już tylko na rozpoczęcie kolejnego spotkania ligi weekendowej FIFA Ultimate Team. Ewidentnie kroi nam się wielkie widowisko. Dzisiaj gospodarze stają przed szansą awansu w światowym rankingu. Do tej pory grali dobrze, więc jeśli w tym meczu utrzymają ten trend, będą zadowoleni. Mają motywację, więc liczę na kolejny solidny występ. Dobra pozycja do oddania strzału. I teraz bardzo ważny przechwyt. Zerknijmy na skład. Piłkarze zameldują się na boisku w ustawieniu 4-5-1, a to ustawienie nie wygląda, jakby miało być szczególnie ofensywne. Tak, pomiędzy samotnym napastnikiem i pomocnikami będzie sporo przestrzeni, więc kreowanie sytuacji będzie utrudnione. Raczej stawiałbym na grę z kontrataku. Są koledzy na wolnych pozycjach. W nowych barwach klubowych po raz pierwszy prezentuje się nam dzisiaj Steven Gerrard. A wydawało się, że już na zawsze będzie związany z The Reds. To najlepszy pomocnik swojego pokolenia, kapitalny playmaker. Miał też szczęście do ważnych bramek. Jako jedyny strzelił gola w finale Pucharu Anglii, finale Pucharu Ligi i finałach obu europejskich pucharów. Nowy pomocnik debiutuje w tym spotkaniu. To kolejny z brakujących elementów układanki trenera. O tak, i jeśli spełni pokładane w nim nadzieje, to powinien być skok jakościowy. Martial. Zobaczmy, co zrobi. Piłka wrzucona na dalszy słupek. Znakomicie obronił tę główkę. Bobby Moore przy piłce. To będzie rzut wolny. I piłka już w grze. Gennaro Gattuso przy piłce. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Piłkę ma teraz Gattuso. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. A teraz przy piłce Figo. A teraz Gerrard. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Gerrard. Nicola Pepe. Griezmann po drugiej stronie szesnastki. Strata, ale trzeba pochwalić atak. Lucas Leiva. Vidal. Nelson Semedo. Arturo Vidal. De Jong. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Vidal. De Jong. Lucas Leiva. Ma piłkę, co teraz zrobi? Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronił. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. 1-0, przewaga nie jest bezpieczna. Ależ ładny zwód. Mają liczebną przewagę. Figo przy piłce. Williams. Mondi.
Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Przy piłce Figo. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Antoine Griezmann i przy piłce Gennaro Gattuso. No, zastanawia się, czy nie strzelać. De Jong. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Arturo Vidal. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Nelson Semedo i stracili piłkę. Ryzykownie, ale udało się. Lucas Leiva, De Jong, Arturo Vidal, Nelson Semedo. Zadowoleni z prowadzenia rozgrywają piłkę między sobą na własnej połowie. Gwizdek i mamy rzut wolny. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Antony Martial. Przy piłce Figo. Dobra pozycja do oddania strzału. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. 1-0. Koniec pierwszej części spotkania. Rozpoczynamy drugą połowę meczu w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Tak, piłka już w grze. Zobaczymy, jak trenerzy i piłkarze zareagują w tych pierwszych minutach. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. De Jong. Williams. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Griezmann. Zbliża się do pola karnego. Martial. No i udało się odzyskać piłkę. Williams. Znowu celne podanie tego zawodnika. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Martial. Co teraz zrobi? Dobre zagranie górą. Będzie niebezpiecznie. Zaraz możemy mieć remis. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Podanie po skrzydle. Dobrze to wyglądało, ale strata i trzeba wracać do obrony. De Jong. Lucas Leiva. Arturo Vidal.
Nelson Semedo. Vidal. Cierpliwie teraz konstruują akcję i nie dają rywalom przejąć piłki. Griezmann na skrzydle, może być groźnie. 15 minut drugiej połowy już za nami. Anthony Martial. Tracą piłkę po tym podaniu. Martial. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Longle. Mondi. Lucas Leiva. Vinicius Junior. Piłkę ma teraz Gattuso. Nathan Ake. Gerrard. Mondi. Griezmann. Griezmann znalazł lukę z boku boiska. Martial. No to dzisiaj jego dzień. Znowu jest ostoją. Piłka idealnie za plecy obrońców. Williams! Udanie broni, piłka cały czas w grze. Jak to nie wpadło, Darku? Zmarnowali taką sytuację do objęcia prowadzenia w tym meczu. CDB. Gerrard przy piłce. Gerrard. No, z tego miejsca można strzelać. Anthony Martial! Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka, wraca na murawę. Lucas Leiva. Mendy. Złe przyjęcie podania, nie poradził sobie z kryciem, strata piłki. No i będziemy mieli aut. CDB. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Nelson Semedo. Atakują wzdłuż bocznej linii. Vidal. Lucas Leiva. Mondi. Uspokoili grę, cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Mendy. Antoine Griezmann. Ten lob się nie udał, piłka padnie łupem bramkarza. Mendy. Longle. Vidal. Nelson Semedo. Od dłuższego czasu utrzymuje się wynik remisowy, no ale końcówka będzie pasjonująca. Nicola Pepe. Zobaczymy, co teraz zrobi. Gattuso. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zobaczmy, co zrobi. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Lucas Leiva. Nelson Semedo. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Martial. A teraz przy piłce Figo. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ze skrzydła w kierunku bramki. Końcowy gwizdek, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami dogrywka.
Trenerzy przekazali już swoje ostatnie uwagi, a zmęczeni piłkarze obu zespołów przygotowują się do gry. Zaczynamy dogrywkę. Martial. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Gwizdek i mamy rzut wolny. Lucas Leiva. Fekir. Arturo Vidal. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobry, skuteczny odbiór. Figo przy piłce. Mondi. Musiał wrócić po piłkę do środkowej strefy. Po tym niecelnym podaniu piłka wyszła za linię boczną. Aut dla rywali. Lucas Leiva. Mamy aut. Dobre wejście obrońcy, ale będzie wznowienie zza linii bocznej. A teraz przy piłce Figo. Griezmann. No i strata piłki. Martial. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze Wyciągnął się jak długi, obronił to. Piłka dośrodkowana z rogu. Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Jak to nie wpadło, Darku? Zmarnowali taką sytuację do objęcia prowadzenia w tym meczu. Bardzo lubię komentować takie spotkania. Piłka krąży po boisku, regularnie padają strzały. Mieliśmy już okazję oglądać bramki. Nie wiem. Świetnie teraz na wolne pole. Co teraz zrobi? Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. CDB. Mendy. Luis Figo. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Nicola Pepe. To musi być gol! Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Roni Lopez. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Rozpoczęli drugą połowę dogrywki. Fekir. Roni Lopez. Strata piłki. Zobaczmy, co zrobi. Niestety, strata piłki. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem z daleka. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Vidal. Lucas Leiva. Williams. Arturo Vidal. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Może stąd strzelać! Świetna interwencja obrońcy. Z tego mogła paść bramka. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował.
A teraz Gerrard. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Jeszcze tylko 4 minuty dogrywki przed nami. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Pozostały jeszcze tylko 3 ostatnie minuty dogrywki. Strata, ale trzeba pochwalić atak. Tomasz Waclik. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. I tak oto tracą piłkę. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Stracili, ale odzyskali piłkę. Teraz będzie prawdziwa próba charakterów. A także kto lepiej wytrzyma to nerwowo. Przed nami konkurs. Zobaczymy, jak wykona ten rzut karny i kto wyjdzie z niego zwycięsko. Ach, pięknie! Bezbłędnie! No, przygotowuje się starannie do wykonania rzutu karnego. Piłka w siatce! Ciekawe, czy uda mu się wyprowadzić bramkarza w pole. Świetnie wykonany rzut karny, brawo! I jest, piłka w siatce! No, zobaczmy, czy wytrzyma presję. Kapitalnie, prosto w środek! Zaryzykował, ale jak widać opłaciło się! Szykuje się do wykonania rzutu karnego i pytanie, strzeli mocno, czy spróbuje zaskoczyć bramkarza pod cinką. I gol, proszę Państwa! Nie trafia do bramki! Nie wyglądał na zbyt pewnego siebie! Skupiony, duża presja, jeśli zdobędzie bramkę, wygrają. Świetnie obronił, nie ma gola! Strzelec się teraz pewnie zastanawia, co by było, gdyby bardzo ładnie uderzył. I piłka ląduje w siatce. Ciekawe, czy uda mu się pokonać bramkarza z karnego. I jest, jest bramka! Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Ależ presja, ależ obciąż. Broni, zwyciężają! Co za dramaturgia! Ta interwencja daje...